W dniu dzisiejszym doszło do spotkania, które jest następstwem odwołania z funkcji przewodniczącej Rady Miasta pani Elżbiety Naturalnej. Kto był na tym spotkaniu? Zostali zaproszeni na to spotkanie radni gminy, powiatu i miasta. Jakie założenia konkretne przyświecały temu spotkaniu? Uznałem, że takie spotkanie jest konieczne wobec tej sytuacji, która zaistniała w mieście i w powiecie, a która eskaluje. No, nie zgadzamy się na taką sytuację, gdzie od 13 maja mamy sytuację patową, nie został wybrany wicestarosta i ta sytuacja nie została unormowana, a ktoś próbuje wprowadzać zamieszanie w kolejnej jednostce samorządowej, tym razem w mieście, próbując odwołać przewodniczącą Rady Miejskiej. No jest to dla mnie decyzja całkowicie niezrozumiała, jak dwóch radnych należących do Prawa i Sprawiedliwości z dwoma kolejnymi radnymi, którzy należą do klubu i z dwoma osobami z ziemi bełchatowskiej chcą destabilizować sytuację w mieście. Wydaje mi się i myślę, że tego oczekują mieszkańcy i cały ten okres, kiedy pracowałem w samorządzie, na tym się koncentrowałem, ażeby w Bełchatowie raczej coś tworzyć, a nie destabilizować. I myślę, że samorządowcy powinni się raczej w Bełchatowie zająć jednak tworzeniem pewnych dobrych rozwiązań, chociażby takich, które będą powodowały wzrost zatrudnienia na naszym terenie. To jest bardzo ważne, ażeby, zresztą zawsze to powtarzałem, czy jako samorządowiec, czy w kampanii wyborczej do parlamentu, że w Bełchatowie należy się skupić na tworzeniu miejsc pracy. I to jest priorytet. Dlatego tak ciężko mi się pogodzić z ciągłymi takimi zawirowaniami personalnymi, czy to w samorządzie powiatowym czy miejskim. I myślę, że osoby, które to robią, powinny całkowicie gdzie indziej swoją energię przekierować. Powiedział pan poseł i nazwał to słusznie ktoś. Brzmi to dosyć enigmatycznie, ale czy w tym momencie wiemy, kto stoi za tą destabilizacją tej sytuacji, która w tym momencie odbywa się i dzieje się na naszych oczach? No oczywiście tak, tutaj pod wnioskiem o odwołanie przewodniczącej Rady podpisało się, tak jak powiedziałem, tych sześciu radnych. Wiemy, że do radnych Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się z taką propozycją senator Wiesław Dąbkowski. Dziwi mnie, co prawda, że tylko dwie osoby z Prawa i Sprawiedliwości podpisały się pod tym wnioskiem, a podpisuje się pod nim ziemia bełchatowska. To jest rzeczywiście zaskakujące. Tylko jeszcze raz o tym powiem. Powinniśmy się naprawdę koncentrować chociażby na tym, ażeby spółki przy kopalni elektrowni miały gwarancję pracy i płacy, ażeby starać się wspierać chociażby te osoby, które zabiegają o to, ażeby odbywały się kolejne nabory do kopalni, do elektrowni, ażebyśmy zaangażowali się, żeby jak najwięcej osób wspierało pomysł z inwestycją pod tytułem Złoczew, bo to są takie rozwiązania, które w przyszłości zapewnią nam właśnie wiele miejsc pracy i przez, można powiedzieć, dziesięciolecia rozwój jeszcze naszego regionu. Czy choćby na takich mniejszych inicjatywach, w które ja staram się angażować, jak pomoc GKS-owi Bełchatów, jednej z ważniejszych wizytówek naszego miasta. I myślę, że to są jakieś wymierne działania, a nie destabilizowanie sytuacji w jednostkach samorządu. Ciężko mi się pogodzić z tym, że część samorządowców widzi całkowicie swoją aktywność gdzie indziej. Naprawdę apeluję do nich, ażeby opamiętać się w tym i zająć się tym, co dla mieszkańców, dla miasta jest ważne. Czy dzisiaj na spotkaniu pojawił się pan Wiesław Dąbkowski? Nie, dzisiaj nie ma pana senatora, ale ja myślę, że to chyba nie tak. Ja myślę, że naprawdę to,
to można pogodzić, można współpracować, można chociażby dzielić się pewnymi obowiązkami, dzielić się pewnym zaangażowaniem w różne obszary działalności miasta, powiatu i gminy, ażeby wspierać samorządowców, czy to wójta, czy starostę, czy prezydenta miasta. Więc ja myślę, że jest tutaj pole do współdziałania i tutaj nie należy tego dzielić i dzielić nas jako działaczy z jednej strony partii Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony parlamentarzystów. Myślę, że tu jest pole do porozumienia, no tylko trzeba tę płaszczyznę do rozmowy znaleźć i trzeba chcieć w niej uczestniczyć, bo no nie ma nic gorszego, jeżeli na tej płaszczyźnie stoi jedna osoba, a druga mówi nie, nie, no ja tutaj nie będę uczestniczyła w tych rozmowach. No to jest najgorsze, co może być, więc ja też apeluję za pani pośrednictwem no, do wszystkich radnych, żeby przekierowali swoją energię na pracę dla miasta. Jesteśmy po spotkaniu. Jakie wnioski? Ja w chwili powołania mnie na funkcję przewodniczącą Rady Miejskiej powiedziałam, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo silną partią o ugruntowanych strukturach i dzisiaj te słowa mają dla mnie zupełnie inny wymiar, zupełnie inne znaczenie. Jestem zupełnie spokojna o to, że te nieporozumienia czy różnice, które się pojawiły, zostaną we właściwy sposób rozwiązane. Jaki jest kierunek Prawa i Sprawiedliwości w powiecie bełchatowskim? Kierunek jest taki, żeby jak w największym stopniu pokazać mieszkańcom, którzy powierzyli Prawo i Sprawiedliwości mandat do tego, żeby sprawować władzę w powiecie, że dobrą zmianę można zaprowadzić na każdym szczeblu administracji samorządowej, jaką jest powiat. I taki kierunek obiera starosta Waldemar Wyczachowski, mając pełne wsparcie pełnomocnika okręgu, z którym jest w stałym kontakcie. Także w spotkaniu brała udział sekretarz okręgowa pani poseł Anna Milczanowska. Ustaliliśmy również z radnymi, że tych spotkań będzie więcej, przynajmniej raz w miesiącu takie spotkania będą, dlatego że postulaty ze strony mieszkańców poszczególnych gmin są bardzo liczne i dotyczą wielu bardzo poważnych spraw, które dotykają tutejszej ludności. W związku z powyższym będziemy pracowali jeszcze ciężej na rzecz pokazania tego, że dobra zmiana może być realizowana. No właśnie, to spotkanie jest również jakby konsekwencją tego, co dzieje się w ostatnim czasie, szczególnie tutaj u nas na gruncie lokalnym. Został złożony wniosek o odwołanie pani przewodniczącej Rady Miasta, pani Elżbiety Naturalnej. To spotkało się rzeczywiście, jeśli chodzi o widzów i mieszkańców, z pewnego rodzaju taką konsternacją. Co się dzieje, w jakim kierunku to zmierza? Czy po takim spotkaniu jesteśmy pewni, że, a przynajmniej takie są założenia, że jednak będzie dobrze? Czy to jest najlepszy dowód na to, że w Prawie i Sprawiedliwości panuje demokracja, a stąd dwoje radnych PiS-u podpisało się pod tym wnioskiem? Ja myślę, że nie możemy nikomu odbierać prawa do tego, żeby popełniać błędy i móc z tych błędów wyciągać lekcje i naukę. I jestem przekonany, że w najbliższym czasie sytuacja się ustabilizuje i tego typu sytuacje nie będą miały miejsca. Ja myślę, że drobne nieporozumienia nie powinny prowadzić do takich sytuacji. Przy czym, tak jak mówię, na taką liczbę radnych, jaką posiada Prawo i Sprawiedliwość, dwoje radnych, którzy postanowili coś zademonstrować w ten właśnie sposób. Z jednej strony zostało zauważone przez decydentów, a z drugiej strony przez samych wnioskodawców zostanie z pewną lekcją wyciągnięte. Grono radnych poszczególnych gmin, także miasta, także radnych powiatowych po prostu przyjeżdżało do Warszawy na wizytę do ministra obrony narodowej, dzieląc się swoimi troskami, zmartwieniami dotyczącymi tej sytuacji. Stąd minister polecił mi wziąć dzisiaj udział w tym spotkaniu, to spotkanie zorganizować i zaprosić wszystkich funkcyjnych członków Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu bełchatowskiego i miasta i właśnie porozmawiać o pewnych kwestiach, które są drażliwe, a także obiecać, że takie spotkania będą cyklicznie, tak żeby unikać takiej sytuacji. Na pewno wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości leży na sercu to, żeby wykonywanie misji przez naszych radnych, ale także naszych parlamentarzystów było zawsze jak najbliżej ludzi i z jak największą korzyścią dla mieszkańców. I to chyba na naszym terenie będzie dobra zmiana. Wyłącznie.